No, już sporo wiemy o jezuitach, o ich założycielu, o pierwszych jezuitach, którzy tak mocno naznaczyli swoją obecność, zwłaszcza w Europie katolickiej, ale też w misjach katolickich. A jak to jest w Polsce? Kiedy oni się w Polsce znaleźli? Kto ich sprowadził? To są pytania, na które dość łatwo można odpowiedzieć, bo to wszystko jest historia znakomicie opisana i przez jezuitów, i przez ich nieprzyjaciół, bo jak jeden z profesorów bardzo znanych, Janusz Tazbier, napisał, zajmujemy się zjawiskami, które budzą emocje. Nie zajmujemy się zjawiskami, które pozostawiają nas obojętnymi. Na pewno takim zjawiskiem również w historii Polski są jezuici. Sprowadził ich właśnie ten gentleman sympatyczny z długą brodą, który wyraźnie trzyma w ręku jedno ze swoich licznych dzieł. To jest kardynał Stanisław Hozjusz. To był jeden z takich charyzmatycznych biskupów, bardzo podobny do Karola Wojtyły. Również jak Wojtyła zaczynał właściwie jako humanista, jako zwolennik Erasma z Rotterdamu, był znakomitym pisarzem, po łacinie pisał wspaniałe teksty i w dojrzałym wieku zdecydował się na taki radykalny wybór takiego konserwatywnego katolicyzmu, katolicyzmu, który jest nazywany kontrreformacyjnym, czy takim właśnie konfrontacyjnym w stosunku do protestantyzmu. Na początku Hozjusz był dość otwarty wobec tych nowinek religijnych, ale właśnie z upływem lat uznał, że nie można tolerować wielości opinii, trzeba być zdecydowanie po stronie Kościoła katolickiego, trzeba absolutnie zwalczać herezję. No i to wtedy było tak nowe i tak ważne dla katolicyzmu, że po pierwsze został kardynałem i niektórzy nawet mówili, że miał szansę być papieżem. Także kto wie, czy by to nie był pierwszy właśnie papież Polak. W każdym razie nie został papieżem, wrócił do Polski po Soborze Trydenckim, gdzie swoją obecność zaznaczył i od razu po jego zakończeniu w 1564 roku sprowadził właśnie pierwszych jezuitów do Polski. Dlaczego? Bo uznał, że właśnie jezuici w tej Polsce takiej zbyt humanistycznej, zbyt liberalnej, zbyt otwartej na nowinki religijne z różnych stron, oni pomogą mu tutaj wprowadzić radykalne reformy i się nie pomylił. Dość szybko jezuici rzeczywiście przez wspomniany już system szkół, seminariów wychowali to pierwsze pokolenie takich radykalnych jezuitów i katolików, którzy no, zwalczali protestantów, zwalczali moich ukochanych dzisiaj braci polskich. Właśnie jezuici sprowadzeni przez Hozjusza byli tym bardzo walecznym ramieniem Kościoła, ale i to trzeba im oddać tutaj sprawiedliwość, przede wszystkim tą swoją walkę skoncentrowali na szkolnictwie. To, co widzimy tutaj, taki piękny dziedziniec, nazwany imieniem zresztą Piotra Skargi, to jest fragment Uniwersytetu Wileńskiego, założonego od razu 10 lat później właśnie przez jezuitów, dzięki fundacji króla Stefana Batorego w Wilnie. I ten ośrodek wileński, ten uniwersytet był jednym z najważniejszych centrum promieniowania kultury zachodniej właśnie w Europie Wschodniej, w Wilnie. I tam powstawały nie tylko te zastępy tych dzielnych bojowników zwalczających wszelkie możliwe herezje, ale również wspaniali naukowcy. To później, w późniejszych wiekach, tam było znakomite obserwatorium astronomiczne, tam powstawały traktaty analizujące dzieła łacińskie, greckie, tam powstawały gramatyki poświęcone językom nowożytnym, polskiemu, litewskiemu, łotewskiemu. Trzeba przyznać, że ta rozpiętość zaangażowań
jezuickich, no, przypomina dzisiejsze uniwersytety bez żadnego wstydu i to trzeba im oddać. Wilno nie było jedynym. Dlaczego Wilno? To jest inna sprawa, to jest taka słynna 100 lat trwająca walka jezuitów z Akademią Krakowską, ale to jest opowieść na inną okazję. W każdym razie daleko na północy Rzeczpospolitej Obojga Narodów powstał jeden z najważniejszych ośrodków myśli humanistycznej. Równie ważnym jednak właśnie w Krakowie, to jest Krakusy rozpoznają to od razu, to jest Collegium Brossianum dzisiaj koło przy ulicy Grodzkiej, tuż obok kościoła Piotra i Pawła. Dlaczego Brossianum? To jest taka ciekawostka, którą warto poznać. Otóż Jan Brożek, wielki matematyk Akademii Krakowskiej, pisał złośliwe traktaty przeciwko jezuitom i jak to kolegium jezuickie zostało jezuitom odebrane, w momencie kasaty, o tym będziemy mówić przy następnym odcinku, to właśnie to kolegium zostało nazwane dzisiaj Kolegium Filozoficzne, znaczy część Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego imienia właśnie. W każdym razie też w Krakowie jezuici swoją obecność zaznaczyli. Tam jest kilka kościołów jezuickich czy pojezuickich, jak właśnie wspomniany Piotr Paweł, Święta Barbara, przy Wielkim Domu również tam, przy Małym Rynku, tam tworzył różne swoje dzieła takiego praktycznego wspomagania ludzi potrzebujących. Piotr Skarga, on jest głównie znany z tego, że był kaznodzieją królewskim, że tworzył słynne traktaty teologiczne czy żywoty świętych. Mniej się pamięta o tym, że on również tworzył takie właśnie kasy zapomogowe, bezprocentowe dla ubogich dziewcząt, żeby mogły posag dostać i wyjść za mąż i tak dalej. Także jezuici naprawdę działali na bardzo, bardzo różnych frontach, na wielu frontach. Wilno, Kraków i tutaj mamy jeszcze bardzo ciekawy, piękny do dzisiaj zachowany budynek Kolegium Poznańskiego z farą, z jednym z najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce. Dzisiaj to jest kościół diecezjalny, katedra poznańska, ale właśnie to stworzyli też jezuici. I tutaj wtedy w Wielkopolsce w XVI-XVII wieku były bardzo silne wpływy protestanckie i tam jezuici swoją obecność również zaznaczyli, wdając się w bardzo gwałtowne, radykalne czasem kłótnie, dysputy z protestantami. I ostatnią twarz zachowałem na spotkanie z jezuitami polskimi. To jest ksiądz Jakub Wujek. Dzisiaj trochę zapomniany, ale przez kilka stuleci to była jedna z najważniejszych postaci humanistyki polskiej. Dlaczego? Bo on przetłumaczył w sposób absolutnie nieporównywalny Biblię z języków oryginalnych, z łaciny, z greki i z hebrajskiego, bo do tej pory w tych językach była Biblia znana, na język polski, na soczystą polszczyznę i są bardzo drobiazgowe opracowania, że właśnie Biblia Jakuba Wujka, która była czytana w polskich domach, w polskich kościołach, ukształtowała naszą polszczyznę. Może o wiele bardziej niż Sienkiewicz, niż polska literatura, właśnie Biblia Wujka, a Wujek był jezuitą. Także właśnie i przez postać tego tłumaczenia możemy powiedzieć, że jezuici również i tą drogą wpłynęli na polską kulturę.